No dobrze, cześć. Wczorajsze wrzutki na temat bólu bardzo Wam się spodobały. Jak teraz wjeżdżam do gabinetu, ale dostałem kilka wiadomości na ten temat, więc podejrzewam, że będziecie zainteresowani, żeby rozwinąć właśnie zagadnienia na temat bólu. Więc teraz tak, wczoraj to, o czym mówiłem, jeśli chodzi o lodynię, hiperalgezję, to one są związane z mechanizmami nocycepcji. Jest 5 różnych mechanizmów, które będą miały wpływ na to, dlaczego pacjent ma dolegliwości bólowe. No i więc pierwszym są cały system mechanizmów nocycepcyjnych. Kolejne mechanizmy to są mechanizmy związane z obwodowym uwięźnięciem nerwów. I te pierwsze dwa mechanizmy dla fizjoterapeutów i nawet pacjentów są dość oczywiste i zrozumiałe. Natomiast kolejne trzy... Ja mam wszystko, to jest najważniejsze. Dobra. Kolejne trzy już są mniej zrozumiałe dla pacjentów i dość trudniej jest nam też z nimi sobie poradzić, jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że przede wszystkim mogą istnieć. Kolejne mechanizmy będą związane z procesami neuroplastyczności układu nerwowego, to najbardziej ogólnie mówimy o pamięci bólu, czyli ze względu na to, co się dzieje na obwodzie i te wszystkie... Dzień dobry. Dobra, nie chciałem robić przypału, który wszedł do windy. Mówiłem o mechanizmach centralnych, więc ze względu na neuroplastyczność układu nerwowego, on się dostosowuje do sytuacji, gdzie ciało generowało to odczucie bólu. W związku z tym też w centralnym układzie nerwowym dochodzi do zmian, które mogą po jakimś czasie stać się przyczyną dolegliwości bólowych. Kolejnym elementem będą tak zwane mechanizmy motoryczne i współczulne. Sam układ współczulny jest w stanie generować dolegliwości bólowych. Dolegliwości bólowe. Jestem przekonany, że słyszałeś kiedyś o Sudoku. To jest właśnie przykład taki kliniczny tej sytuacji. Garaż trochę ciemno. Kolejne mechanizmy, jeśli chodzi o... Tak będzie dobrze, może skończę mówienie. Kolejne mechanizmy będą związane z emocjami. Musimy zdać sobie sprawę, że ból jest czynnikiem, który ma wpłynąć na nasze zachowanie. W związku z tym stany emocjonalne, to w jakiej sytuacji w tym momencie się znajdujemy, również będą miały wpływ na to, w jaki sposób to subiektywne odczucie bólu będzie przetwarzane i produkowane. Więc 5 elementów. Dobra, stałem na światłach, ale jest ok, już jadę. Prosta droga. Podsumujmy. 5 mechanizmów. I teraz tak. Numer 1, mechanizmy nocyceptywne. Numer 2, neurogenne obwodowe. Numer 3, centralne. Numer 4, motoryczno-współczulne. I numer 5, związane ze sposobem, jak sobie radzimy ze swoimi emocjami. W języku angielskim to się dość ładnie nazywa tak zwane coping mechanisms, czyli wpływ emocji na modulowanie subiektywnego odczucia bólu. To jest tych 5 mechanizmów. I pytanie jest teraz takie, jak zaczynasz pracować z pacjentem, to zawsze jest mieszanka wszystkich 5, natomiast jeden będzie przeważać. Pierwszy, czyli te mechanizmy nocyceptywne, i drugi, czyli neurogenne obwodowe, są jakby w podstawowej edukacji fizjoterapeutów, przynajmniej były 15 lat temu, jak ja się uczyłem, studiowałem, były to dominujące informacje na temat bólu. I te są dla nas jakby najbardziej oczywiste, czyli będą to związane ze wszelkiego rodzaju przeciążeniami, stanami zapalnymi, przyczyny przeciążenia, stany zapalne lub uwięźnięcia nerwów obwodowych. To są tylko te pierwsze dwa, ale kolejne
czyli wpływ układu współczulnego, to również ma bardzo duże znaczenie i o tym, jeśli będziesz zainteresowany, to szukaj informacji w tym kierunku, bo to bardzo często ma miejsce w przypadku naszych pacjentów. Dobra, to tyle na dzisiaj. Jadę do gabinetu, więc skupię się już tylko i wyłącznie na tym. Dzięki, na razie. Do zobaczenia później. No i dojechaliśmy. Jesteśmy na warszawskim Żoliborzu, gdzie znajduje się Fizjoinstytut. Fizjoinstytut.pl. No, dla osób, które chciałyby sprawdzić miejsce, w którym mam przyjemność przyjmować pacjentów.